Utwórz nowy moduł, własny HTML, usługa 2. Dobrze, zdjęcie usługi drugiej. A też wstawię to samo. Enter, Ctrl V. Pozycja oczywiście top SL2. Dlaczego top SL2? Dlatego, że w tym szablonie będzie się pojawiała ona obok. I teraz też przypisz do pozycji menu. Tylko na zaznaczonych stronach klikamy brak i zaznaczamy to właściwo. Zapis zamknij i zobaczmy szybciutko, co tam na naszej stronie jest. Już mamy dwie usługi i naszą działalność. Fajnie, nie? Świetnie, no to teraz dodajmy trzecią usługę. Własny HTML, ale nie zrobimy tak, a Państwu coś pokażę innego. Teraz Państwu pokażę coś fajnego. Zaznaczmy tą usługę pierwszą albo drugą, jeden lub drugi i kliknijmy skopiuj. Skopiowała nam się. Klikamy sobie usługa 3, wpiszmy tu w tytule. W module zmieniamy zdjęcie teraz tylko i zmieniamy tutaj opis i jest już wszystko ładnie, bo zapisujemy, zamykamy. Oczywiście proszę kliknąć tutaj na ten przycisk, żeby moduł był opublikowany i była taka fajeczka. I co my tu mamy? Trzy usługi, nasza działalność. Jak to wygląda? Na naszej stronie pierwsza, nasza działalność. Ekstra, nie? A więc proszę Państwa, zbliżamy się do końca. Ta godzina już coraz bliżej końca jest. Pozostaje nam mapa, godziny pracy i mój adres. Państwo się domyślają już, jak to robimy. Tutaj publikujemy własny HTML moduł. Tu też własny HTML moduł, ale wcześniej musimy opublikować pozycję bottom w szablonie. Klikamy kolejno rozszerzenia, style, ja simply i tutaj bottom position. Włączmy sobie bottom tą pierwszą. I teraz ciekawostka będzie, ponieważ wybierzemy klasę, kliknijmy tutaj i mamy gray albo dark background. Wybierzmy dark background. Po co? Ano po to, żeby było to na ciemno. Zwróćmy uwagę na to, jak ona nam się, jaką, że tak powiem, pozycję mamy. Pozycję mamy bot 1, zmieńmy ją na bot SSL. Bot SL, przepraszam. Bot SL 1, świetnie. I tutaj też będziemy mieli 3, ale uwaga. Ja tu Państwu, niech Państwo zwrócą uwagę, bo to też chcę Państwu pokazać. Tu mamy węższe, węższe i szersze. Musimy tak samo tutaj zrobić. A więc musimy zrobić podział. Jak najedziemy sobie tutaj szerokość bloków, to będziemy mieli podpowiedź, jak to uzyskać. 3, myślnik 3, myślnik 6. Wtedy, bo cały szablon jest podzielony na 12 takich kolumn równych. I możemy poszczególnym elementom przypisać ilość tych kolumn, które zajmuje, nie? Czyli w naszym wypadku będzie 3, myślnik 3, myślnik 6. 3, myślnik 3, myślnik 6. Świetnie. Ważne, żeby to się dopełniało, suma do 12. Mamy dark gray. No co, opublikujmy w takim układzie godziny pracy. Zapisz, zamknij. Rozszerzenia, moduły. Utwórz własny HTML. Godziny pracy. Tak, i tutaj wstawmy, ja sobie skopiuję już tą treść. Wklejam ją, ona będzie mi, możemy ją sformatować. Pozycja bot SL. SL1. Świetnie. Przypis do pozycji menu na wszystkich stronach, tu już zostawmy sobie, to nam nie szkodzi.
Teraz dodajmy kontakt. Klikamy utwórz własny HTML. Kontakt. Dobrze, bot SL. Pozycja. I tu kontakt. Na przykład Lublin. Ulica i tak dalej, nie? Świetnie. Zapisujemy i zamykamy. A czy zapisujemy bez zamykania? No, bo być może chcemy coś dodać. Jak nie, to zamykamy. Dobrze, i teraz popatrzmy, jak to wygląda. O, bardzo ładnie to wygląda, proszę zobaczyć. Zbliżamy, już mamy około godziny. Proszę zobaczyć, jak nasza strona wygląda. Czego nam brakuje? Brakuje nam tutaj kontaktu, jeszcze brakuje nam mapy. Od czego zaczniemy? No, tej prostszej rzeczy od kontaktu. Już będzie wszystko. Klikamy sobie menu, main menu, utwórz pozycję menu, kontakt. Jak stworzyć kontakt? Komponenty, kontakty, wizytówki klikamy. Klikamy utwórz nowy i tutaj w tym oknie wpisujemy nazwę naszej firmy, tak najlepiej jest, czyli na przykład IDW. I obraz, nasze logo możemy wrzucić tutaj, zaznaczamy, klikamy wstaw. I teraz adres e-mail, adres, jakiś tam miejscowość, jakaś tam telefon. I zapisujemy i zamykamy. Kontakt jest już stworzony, a więc taka strona wizytówka i teraz menu, main menu, utwórz pozycję menu, kontakt. Świetnie, klikamy wybierz i tutaj szukamy czegoś takiego jak kontakty. Pojedynczy kontakt, bo go stworzyliśmy przed chwilą, do tego pojedynczy kontakt. Mogliśmy stworzyć go tutaj, klikając stworzenie, od razu z tego poziomu, ale ja nie chciałem tak zrobić. Klikamy wybierz, tak. Klikamy tam na tytuł, klikamy zapisz. Podejrzyjmy naszą stronę, czy na naszej stronie jest ten kontakt. Już się pojawił, jest, pojawił się. Jest kontakt, jest taki sam jak był, tylko troszkę inne dane, ale już widział Państwo, wszystko wygenerował system. Ekstra, mamy kontakt, mamy galerię produktów. Co nam przeszkadza, no mówicie, ten element tutaj, który powinien zniknąć, nie? Otwieramy, zamykamy to wszystko. Rozszerzenia. Specjalnie popełniam pewne błędy, żebyście Państwo widzieli, jak ewentualnie rzeczy poprawić. Klikam rozszerzenie modułu. Dlaczego moduły? No bo to jest moduł, to jest ten napis, nie? Napis główny i przypisz do pozycji menu. Na wszystkich stronach mamy zaznaczone. Tylko na zaznaczonych stronach. Klikamy tutaj brak, żeby nam się wszystko oznaczyło i później home, zapisz, zamknij. Zobaczmy, jak to wygląda. O, galeria produktów. To świetnie. Na home działa to tak. Czego nam brakuje już? Teraz brakuje nam już tylko mapy. I skończymy naszą stronę. Mapę, proszę Państwa, robimy tak. Na zaplecze wchodzimy, rozszerzenia, dodatki. I tutaj wyczyść klikamy. Wpiszmy sobie map. Coś takiego w tą wyszukiwarkę, enter. Google System Maps. Włączamy ją. Możemy tutaj ją od razu włączyć. Mass Map. Klikamy system. I teraz ważna rzecz. Musimy podać lokalizację. Przechodzimy na tą zakładkę. Location Setting. I tutaj możemy od razu wpisać szerokość i długość geograficzną lub adres. Mamy, proszę Państwa, taką stronę latlong.net i szukamy sobie miejsca.
Jestem z Lublina, więc klikam Find. Wpisuję Lublin, klikam Find. I teraz możemy sobie poprzesuwać tą ikonkę, klikając w dowolne miejsce. Czyli nie przeciągamy jej, o tak, tylko klikamy ją. O tu. I proszę zwrócić uwagę, że nam się tutaj zmieniają na górze szerokość i długość. Kopiujmy to, jeżeli już znaleźliśmy dokładnie to, co chcieliśmy. Zamieniamy te dane tu. To jest dokładnie, naprawdę bardzo dokładnie wtedy podajemy dane. Tak. Teraz tak, przejdźmy na ogólne ustawienia. Czy chcemy ikonkę drukarki? Kliknijmy tutaj no. No, ne, wpiszmy coś takiego. Mapy Polish. O tak, trochę dużo tego klikania jest, wiem. Stopień zbliżenia ustalamy na Control Setting. I tutaj te pierwsze Zoom Level, na przykład na 16, zapisz. I znów tworzymy, proszę Państwa, moduł własny HTML. Moduł własny HTML, wczytamy mapę, czyli zapis zamknij, klikamy rozszerzenia, moduły, klikamy utwórz własny HTML. Teraz wpisujemy nawias klamrowy. MOS map. To jest taka komenda, która wywoła nam tą mapę. Ukryj nasza... No, nasza lokalizacja. Tytuł. Teraz wybieramy pozycję. To było bottom, bot. SL1. Przypisz do pozycji na wszystkich i zapisz zamknij. I zobaczmy, jak to wygląda. No i nie wygląda, ponieważ mamy taki komunikat. Dlaczego mamy taki komunikat, proszę Państwa? Bo tutaj zamiast nawiasu klamrowego dał nawias zwykły. Dodatki wywołujemy nawiasem klamrowym w artykułach, jak i w modułach. A więc przechodzimy sobie do otwieramy naszą lokalizację i zmieniamy. Proszę się nie martwić, jeżeli coś się nam popsuło, to po prostu to poprawiamy. Zaraz będziemy więcej poprawiać. Bo na przykład nie podoba nam się ten pomarańczowy na górze. Jest mapa? Jest, jak ładna. Świetnie. Możemy jeszcze zmienić w mapie szerokość, wysokość. Klikamy kolejno rozszerzenia, dodatki, system Google Map. I przechodzimy na zakładkę ogólne ustawienia General Setting. I tutaj szukamy szerokość. Napiszmy sobie 100%, czyli to będzie 100% modułu. I wysokość nie 400, a 300, bo tam nam trochę wystawał. Nie? Zapiszmy, proszę popatrzeć. Teraz to już dużo lepiej wygląda, nie? O, świetnie. Tak, jeszcze tylko ten pomarańczowy. No to pomarańczowy zmieniły na niebieski, zapisz, zamknij, bo teraz możemy sobie to poprawiać. Style przechodzimy, ja simply. Pamiętajmy, że to jest nagłówek, oczywiście tutaj header. Pamiętamy, że kolorystykę, typografię ustawiamy na tej zakładce. Tu klikamy i teraz nie Google Font, nie typografia, tylko header, bo to jest nagłówek. Ja tu zaraz Państwu pokażę, jak to mam przetłumaczone. I tutaj nie ten żółty, brzydki, tylko taki ten niebieski zrobimy. O, pięknie, bo to na podglądzie widać, nie? Może być taki ciemniejszy. O, o, ten będzie lepszy. Dobrze, zapisujemy bez zamykania. Być może coś jeszcze chcemy poprawić. To sobie to poprawiamy w tym układzie. Nawigacja, być może chcemy nawigację, to kolorystykę tutaj poprawić na bardziej zbieżną z naszymi barwami firmowymi, nie? Border, ale jak to wygląda po polsku? Po
pokażę Państwu po polsku, jak to jest przetłumaczone, bo tak naprawdę to już robimy czas stop. Tak to wygląda po polsku. A czas stop, bo nasza strona po odświeżeniu wygląda tak, jak należy. Popatrzmy na podstrony. No, inna galeria jest, ale tutaj to wszystko jest bardzo zbliżone. Co więcej, ta nasza strona jest, proszę Państwa, responsywna. Możemy ją teraz podejrzeć na telefonach komórkowych. Warto jeszcze, proszę Państwa, jednak nad stroną popracować. I teraz chciałbym powiedzieć Państwu, dlaczego strona internetowa nie może kosztować 100 zł czy 200 zł. Ale to zrobisz w następnych odcinkach, bo tutaj już za długo gadałem. Mam nadzieję, że się to komuś przyda. Pozdrawiam.